Marcin Dorociński, Widzew TV, witam Was serdecznie z poziomu Murawy, z serca Łodzi. Ze mną jest Daniel Mąka, bardzo dobra zmiana, wniosła sporo ożywienia, Widzew zaczął grać, Widzew zdołał wywalczyć jeden punkt. Tak, wywalczyliśmy, bo patrząc na to z przebiegu meczu, gdzie przegrywamy 2-0, to można powiedzieć, że punkt jest wywalczony, lecz wiadomo, przed meczem były inne założenia, więc tracimy u siebie 2 punkty. Zacząłem od tego, że rzeczywiście coś się zadziało w ogóle w Waszej grze, bo uratowany został ten punkt, było wreszcie kilka akcji, kilka razy zagotowało się pod bramką rywala, ale co działo się, Daniel? Miałeś okazję też to z ławki obserwować przez dobrych kilkadziesiąt minut z zespołem, kiedy rzeczywiście no, ciężko mi znaleźć jakikolwiek pozytyw w tej grze. Mi również na gorąco, tak? Poza tym nie jestem osobą odpowiednią, by komentować to, co się działo z perspektywy, kiedy oglądałem mecz z ławki rezerwowych, jak i rozgrzewałem się, jak i również na boisku, bo będąc na boisku myślałem tylko po to, żeby każdą akcję napędzić, żeby złapać kontakt. Sam miałem jeszcze przy 0-2 w wyniku dobrą sytuację, więc mogliśmy troszeczkę szybciej napocząć rywala, więc duże pretensje do siebie na pewno o ten strzał, ale bodajże to był, nie wiem, pierwszy strzał na bramkę albo celny bodajże, więc na pewno dosyć późno, ale tak się układał mecz. Pewno promyczek nadziei jest w tym, że podnieśliśmy się i wywalczyliśmy jeden punkt, tak jak na początku powiedziałeś. Daniel, pierwsze 12 minut tego spotkania mogło dawać nadzieję, że to będzie zupełnie inny mecz. Sporo działo się pod bramką rywala, próbowaliście atakować, próbowaliście grać skrzydłami. Później nagle ta gra kompletnie stanęła. Więcej, to Górnik Łęczna po indywidualnych błędach kolegów miał jedną za drugą sytuację sam na sam. Jedną z nich już wykorzystał w pierwszej połowie. Znaczy tak, na pewno po jakichś tam własnych błędach napędzamy przeciwnika, tak? Bo tak jak wymieniłeś jakąś tam 12-15 minutę meczu, wydawało się, że to będzie wyglądało tak jak pod koniec, tak? Wrzutka, akcja, dać się pomylić obrońcy, wygrać pojedynek gdzieś w obrębach pola karnego, czy już później bezpośrednio w polu karnym po dośrodkowaniach, więc myśleliśmy, że to z biegiem czasu będziemy cały czas ich bardziej spychać do defensywy, bo wiedzieliśmy, że na pewno głęboko będą w defensywie na własnej połowie, lecz po jakichś tam błędach indywidualnych te akcje napędzały się w drugą stronę, tym bardziej przeciwnik łapał pewność siebie i jedną z tych akcji wykorzystał. Później rzut karny, 2-0, zrobiło się naprawdę bardzo nieciekawie, a z boiska no, nie wyglądało to tak, żeby cokolwiek miało się zmienić. Na szczęście ta niesamowita końcówka, kiedy zmusiliście rywala do błędu, no i mieliście w swoich szeregach Marcina Robaka. Tak, no chwała za to Marcinowi, tak, bo ta druga bramka jest jego, czy samobójcza, tak wygląda, no to tak będzie, tak dopiszemy, żeby nabrał pewności siebie, pół żartem, pół serio, więc nie chciałbym się powtarzać, mieliśmy inne założenia troszeczkę na ten mecz, chcieliśmy cały czas, żeby ta inicjatywa, szereg dośrodkowań, pojedynków indywidualnych, napędzania sytuacji było więcej, ale tak się ułożył mecz, no trzeba spojrzeć na to obiektywnie, że coś tam nie zadziałało tak, jakbyśmy chcieli, ale od tego są trenerzy, sztab szkoleniowy, że pokaże nam, co robiliśmy w tym meczu źle, że te akcje nie zawiązywały się tak jak w końcówce meczu i od następnego meczu postaramy się to troszeczkę szybciej wdrożyć. Dziękuję Ci.